Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy nasze dzieci idą do szkoły i już pierwsze niezadowolenie rodziców, już pierwsze live'y pojawiły się w internecie na temat maseczek. Pierwsze live'y oburzenia, pierwsze live'y rodziców świadomych. Dlaczego? Dlatego, że maseczki przed niczym nie chronią. Dzieci biegały, bawiły się na podwórku, były całe lato ze sobą w domu, nieraz bawiły się w rodzinach, wśród kuzynostwa, wśród przyjaciół i było ok. Wyjdą ze szkoły, zdejmą maseczki, znów będą razem rozmawiać z kolegami, z koleżankami. Jaki wirus, przepraszam bardzo, o co chodzi? Otóż bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że te maseczki powodują, albo nawet te przyłbice, będzie parować wszystko tutaj, wszystkie bakterie zostaną wyziewane i będą ponownie wchłaniane. Po co naszym dzieciom coś takiego jest? No, być może po to, żeby miały grzybice gardła, chore zęby, żeby zatoki, tutaj zarodniki grzybów, wszystkie bakterie wchodziły w zatoki, żeby po prostu były bardziej chore. Zatok idzie do oczu, mamy chore oczy, tu głowa będzie chora, migdały będą powiększone i co dalej? I to wciągamy z powrotem, idzie do płuc. Także moi drodzy, pewne rzeczy są dziwne w tym, co się dzieje w tej rzeczywistości. I takie maseczki, to już wielu lekarzy mówi, grzmi wprost, że to jest szkodliwe, żeby nie nosić, a dzieci muszą w szkole nosić, jak nie przyłbice, to jakieś tam maseczki. I dzisiaj rodzice na ten temat dużo, dużo mówili. Natomiast, no cóż, jeżeli parę godzin siedzą w tych maseczkach, że dzieci nie będą zmieniać co pół godziny maseczek, szkoła im też nie udostępni nowych maseczek, to naprawdę będą mieć grzybice płuc, alergie później ciężkie, astma będzie, rak płuc może być i nie dziwota, że jak te płuca będą zaczopowane, zatkane grzybem, zarodnikami grzybów i różnymi nie wiadomo czym z tej maseczki, tak, to nie dziwota, że będą słabe układy odpornościowe, mało tego, zaczopowane komóreczki, tamte receptory wymiany tlenu i dwutlenku węgla nie będą mogły prawidłowo pracować i oddawać dwutlenku węgla i pobierać tlenu. To co się z naszym organizmem stanie? Jeżeli tlen zabija jakby zarazki w naszym organizmie, jest bardzo ważny. Tu mam dzisiaj przyjaciela. Tak, wepchał się. Ok, jest bardzo ważny, tlen jest bardzo ważny dla nas, właśnie do wybijania wszelkich infekcji w organizmie. Dlatego bardzo ważne, aby był prawidłowo rozprowadzany. Natomiast tlen jest też bardzo ważny, ponieważ tam, gdzie tlen, tam nie ma komórek nowotworowych. Być może wiecie o tym doskonale. Otto Warburg, noblista, o tym już zrobił swoją pracę naukową wiele, wiele lat temu. Oczywiście jego laboratorium dwa razy się paliło, dwa razy mu niszczono to laboratorium, wszystkie wyniki badań naukowych. Także już sami widzicie, że dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie. Wiele firm, wiele ludzi w wyższym gdzieś tam, prawda, w wyższym świecie, takim ponad ludzi, o tak oni się tak może uważają, dąży do tego, abyśmy się nie dowiedzieli nigdy, na czym polega prawda i prawdziwe zdrowie, jak się tworzy prawdziwe zdrowie, takie silne, układ immunologiczny. Natomiast to jest bardzo proste, po prostu trzeba zdrowo się odżywiać, zdrową dietę stosować, pozytywne myślenie, nie wchodzić w stresy, w lęki. A co się robiło w 2020 roku? Lęki, stresy, depresja, zaciskają się naczynia krwionośne, krążenie się spowalnia, siedzenie w domu, metabolizm się spowalnia. Tu jeszcze maseczki dochodzą, więc z tej strony nie ciągniemy tlenu z zewnątrz, tu nie ma krążenia, no to naprawdę się powykańczamy wszyscy. Także ja nie wiem, do czego to zmierza, ale to nie jest wszystko dobre to, co się w tej chwili dzieje. I tutaj chcę Wam powiedzieć, uważajcie, naprawdę uważajcie, że te dzieciaki, bo dzisiaj jest pierwszy dzień szkoły, mnóstwo zbulwersowanych rodziców wyszło z różnych szkół, może nie wszystkie szkoły tak zareagowały na te maseczki, ale są rodzice, którzy już live'y nagrywają.
grzybice naprawdę, tutaj jamy ustnej. Później wiecie co, zarodniki grzybów jest usunąć bardzo trudno. My możemy sobie wybijać grzyby, dorosłe osobniki, tak? Ale zarodników za diabła nie wybijecie przez wiele, wiele lat, jak się już stworzą. Z płuc bardzo trudno. Najgorzej, jak już będzie duża grzybica i zaczopuje nam właśnie te receptory wymiany tlenu z dwutlenkiem węgla. Mało tego, jeżeli krew weźmie te zarodniki grzybów i poprowadzi po organizmie, to mamy zainfekowany cały organizm, całą sieć taką mamy i grzybów i osłabiamy układ odpornościowy. I do czego to prowadzi? Komu to jest w ogóle potrzebne, pytam? Komu? Co za lekarz jakiś albo nie wiem kto nakazuje te maseczki dzieciom w szkole albo te przyłbice? Po co? Po diabła po prostu, żeby były chore, żeby więcej leków farmakologicznych się sprzedało, żeby operacje były, żeby nabić kasę. Ja nie wiem po co to jest bez sensu, no ale niestety to jest taka nasza rzeczywistość. I tylko Polska, pamiętajcie, bo nie ma tak na świecie, naprawdę nie ma. Ludzie mają więcej swobody, samoloty latają cały czas. Inne linie lotnicze latają, może nie tak jak dawniej, ale latają. U nas jakieś dziwolągi się dzieją, nie ma lotów, jest zabronione wszystko. Tu maseczki w szkole, tu jakieś restrykcje, nakazy, zakazy. Osobiście nie znam nikogo z wirusem, z tym wirusem koronka. Nie znam nikogo, kochani. Pytam moich znajomych, też nie znają. To po co te dzieci mają się ileś godzin męczyć, męczyć z tą maseczką w szkole? No po co? Także to jest bardzo, bardzo dziwne. Ale jak już mamy ten problem, no to trudno. Jak ktoś musi chodzić w tej maseczce długo albo w tej przyłbicy i dziecko jego też, to zadbajmy o zdrowie w takim razie. Zadbajmy o zdrowie i podawajmy dużo na przykład olejku oregano. Ja tu mam używany, dlatego on jest taki troszeczkę już tłusty, używany olejek oregano, ja go mam w domu od zawsze. Dlatego, że jak damy na parę kropelek na łyżeczkę, to już jamę ustną dezynfekuje. No, trzeba się jakoś ratować po prostu. I dla dzieciaków też oregano. Następna rzecz, kto ma tlen skoncentrowany, Oxymax tutaj mam, można dać tlen skoncentrowany, żeby też wybijać te grzyby i zarodniki grzybów w jamie ustnej, po tej maseczce, tak, żeby mało tego, tlen dotrze układem limfatycznym, więc to, co ewentualnie w płucach zostanie zniszczone przez te maseczki, te zarodniki grzybów zaczopują nam po prostu receptory wymiany tlenu i dwutlenku węgla, to tlen wpłynie w koncentracie, wchodzi do organizmu przez jelito ze spłynami limfatycznymi. Także tu mamy ratunek tak samo. klinika-zdrowienia.pl, macie tam dużo informacji. klinika-zdrowienia.pl, ja mam bardzo dużo informacji na ten temat. algi.com.pl, tam mamy o chlorofilu. Chlorofil też nas chroni. Różne preparaty z chlorofilem chronią nas przed toksynami. Jak będą grzyby, to toksyny się rozwiną przecież w organizmie. Wszyscy się zainfekujemy, także to jest naprawdę coś nie tak z tym, co się w tej chwili dzieje. Ja zadam jeszcze raz pytanie, po co to komu, na co, czy Wy się boicie faktycznie tej infekcji, czy ona jest taka straszna, bo ja naprawdę nikogo nie znam, przyglądam się, chyba o coś innego tutaj chodzi, wszyscy się domyślamy. Ktoś nas w konia robi, w bambuko. Ja od samego początku nagrywałam live, żeby wychodzić z domu, spacerować w marcu, w kwietniu. Niektórzy mnie atakowali, że jestem jakaś niemądra, że ludziom każe iść, bo jest taka straszna pandemia, taki wirus. Ja mówię, ludzie, nie słuchajcie mediów, po prostu tam głupoty mówią. Media od zawsze manipulowały. To jest normalne. Ja akurat doktoryzuję się też w tym temacie, więc wiele artykułów piszemy na ten temat i obserwujemy te bzdury, które są nieraz podawane. I jedne naśladują drugie. I sensacje, i żyją, media żyją sensacjami. Nie powiedzą Wam, że jest dobrze, że jest super, tylko statystyki, rosną statystyki, tyle tam. No, natomiast to my mamy problem. My mamy problem. Każdy z nas i nasze dziecko, które chodzi do szkoły, bo musi jakąś przyłbicę chodzić, czy jakieś tam nosić, czy jakieś tam maseczki.
Naprawdę, to paruje, dziecko to wdycha. Grzybica, jamy ustnej, chore zęby 100%. Idzie na nos, ciągłe problemy z alergią, z zatokami, idzie na zatoki tutaj. No po co naszym dzieciom choroby tworzyć już w tak młodym wieku? Po cholerę, one mają czas na choroby. A mózg zatruje, to idzie z krwiobiegiem, idzie do płuc, wchłania się. Te zarodniki grzybów, grzyby wchłaniają się, tak? Idzie z krwiobiegiem, nie wiadomo gdzie pójdzie. Naprawdę, grzyby wybijecie. Do pół roku, do roku, jakoś tam wybijecie. Jest preparat, który ja używam, na przykład Paraprotex, klinika myślnikzdrowienia.pl, znajdziecie. Damy radę, ale wiecie jaki jest problem? Zostały przetrwalniki. Lata całe mogą być w nas przetrwalniki, bo bardzo ciężko jest je wybić. To są zarodniki grzybów. Zarodniki. I one w każdej chwili mogą się uaktywnić. Trzeba bardzo pilnować odporności wtedy, żeby nie pozwolić im uaktywnić się ponownie. I nieraz grzybice leczy się minimum rok do wielu, wielu lat czasu. Tak jak wątroby oczyszcza się 2 lata, wiele chorób się przekłada, na przykład ilość choroby w latach przekłada się na ilość miesięcy, pamiętajcie. Ludzie by chcieli tak szybko, pstryk, 10 dni antybiotyk już. Nie, tak to nie działa. Jeżeli tworzymy chorobę, maseczkami będziemy teraz tworzyć eleganckie choroby, naprawdę genialne po prostu, ktoś to wymyślił rewelacyjnie, tak, to naprawdę później latami będziemy się kurować z grzybicy, wychodzić i możemy nie zdążyć po prostu. A od grzybicy, od grzybów są nowotwory, czyli idziemy dalej, kochani, choroby, nowotwory. Zmniejsza się, jeżeli mamy w jelitach na przykład grzybice, to zmniejsza się ilość wydobywanych z pożywienia witamin z grupy B, czyli nasz układ nerwowy już tutaj źle działa. Mało tego, ja tu powiedziałam, jama ustna, zatoki i płuca, tak, zainfekowane grzybicą i zęby chore, ale przecież oczy, po sąsiedzku są oczy, za chwilę będziemy mieć stan zapalny oczu, jakieś problemy i tak dalej, bo przecież ta przyłbica to jest na całej tutaj twarzy, tak, więc to do oka też idzie. Nie wiem, co z tym zrobić, naprawdę nie wiem. Zaczynają ludzie protestować. No, w ochronie swoich dzieci. Może to nas ruszy, może ochrona naszych dzieci nas ruszy. Ja mam dzieci już dorosłe, więc nie mam problemu, ale mam wnuka i jeszcze nie chodzi do szkoły, ale patrzę z przerażeniem, za rok pójdzie. I co to będzie, jeżeli dalej takie głupoty będą tutaj w Polsce? Bo na świecie tego nie ma, to spokojnie. Tam na świecie jest normalnie. U nas to wszystko się dzieje. Tutaj. Jesteśmy jakoś dziwnie pozamykani, pozablokowywani, a media nam głupoty do głowy wciskają. I kto słucha tego, jest przerażony, przestraszony. Mówiłam Wam, to są iluzje, lęki są iluzją. To wszystko są iluzje. To jest programowanie nas. Programowanie, jak źle, jak coś, tego Wam nie wolno, tamtego Wam nie wolno. I my żyjemy w tym strachu i w tym. I tutaj się skurczają naczynka krwionośne i krążenie gorsze, serce pika, nie wiadomo jak, oddech się spłyca, więc oddechu nie weźmiemy. Tu maseczka albo przyłbica. Naprawdę, no idealne warunki dla rozwoju chorób. Rewelacja. Rewelacja dla lekarzy, którzy sprzedają leki farmakologiczne, są przedstawicielami w zasadzie, bo dają nam recepty. I farmakologiczne zamiast leczyć nas dietą i naturalnymi składnikami, witaminami, minerałami, ziołami, to jest natura i to jest skuteczne. I to nie szkodzi, nie ma skutków ubocznych. Powiem Wam więcej, to co niektórzy nieświadomi ludzie mówią, ale to nie ma badań naukowych, jestem naukowcem, ma, bardzo dużo. Ostatnio pisałam artykuł naukowy o noni, soku noni, o owocu noni z Polinezji. Jak zaczęłam szukać artykuły naukowe w czasopismach naukowych, w internecie, bo też publikuję wiele takich artykułów. Słuchajcie, aż się zdziwiłam, że owoc noni ma tyle artykułów naukowych. Każde zioło, zaręczam Wam, to są badania naukowe dzisiaj, na różnych przestrzeniach. Tu noni mieliśmy akurat artykuły o nowotworach, systemie immunologicznym, alergie jakieś tam dla dzieci i tak dalej. Mnóstwo tematów. Także naprawdę, jak ja słyszę, że ktoś mówi, o ja nie wierzę, że to działa, tam zioła nie działają. To wiesz co Ci powiem? To jesteś durny przede wszystkim. Albo niemądra kobieta, na przykład, jeżeli jesteś kobietą. Dlatego, że tu nie ma nic do wiary ani... I powiedzcie swoim znajomym, tak? Jesteś chyba niemądry, dlatego, że tu nie ma nic do wiary, tu jest do wiedzy. Należy tyłek ruszyć, poszukać sobie książki, poszukać sobie literatury na ten temat, artykułów naukowych i pouczyć się.
Po prostu nie masz wiedzy. Ile masz książek w domu z medycyny naturalnej? Ile masz o ziołach, o witaminach? Ile? Okej, trzy. A ile masz przeczytane w całości? Dobra, dwie. A ile? Opowiedz mi coś o nich. No nie umiesz, tak? A zrozumiałeś coś z tego? Nic. No właśnie. No właśnie. A później mówię, nie wierzę. Albo nie mam przekonania do tego. A skąd masz mieć to przekonanie, jak nie masz wiedzy? Wszystko opiera się na wiedzy, więc zacznijmy mieć wiedzę, kochani. Także jak ktoś do mnie przychodzi, do Was, tacy znajomi, co uważają, że to powiedzcie, wiesz co, Ty to naprawdę tu głupoty gadasz, bo po prostu ile masz książek, ile czytasz, ile się interesujesz tym? Nic. No to jak możesz mówić, że nie wierzysz w medycynę naturalną? No jak? Na jakiej podstawie? A, bo to nie ma badań naukowych. Okej, siadamy w internet, popatrz, ile ma badań naukowych. Lawina. Setki stron, tysiące. Badań naukowych, każdej witaminy, zioła, owocu zdrowotnego, wszystko. Nawet marchewki mają badania naukowe i wszystkie roślinki, które zjadamy, buraki i inne. Naprawdę. I opisane zdrowotne składniki. A jeżeli trafiamy na artykuł naukowy typu, bo 200 mg witaminy C nie zabezpiecza przed chorobą i później ktoś mi wysyła, tak widzi Pani, C nie działa. Ja mówię, a doczytała się Pani, że na końcu pisze, że badania były robione na ilości 200 mg, czyli dla kota. Czy wzięła Pani to pod uwagę, że te wszystkie rzeczy to są dla kota dawki, a nie dla ludzi? Bo my bierzemy w gramach. Ludzie biorą w gramach. Dlatego następna rzecz, która nas ochroni, to jest witamina C. I pamiętajcie, że zawsze z flawonoidami. Witamina C z flawonoidami bierzemy, nie samą, bo sama nam zakwasi, organizm będzie trochę niedobrze działać. Z flawonoidami będzie idealna i nie będzie odkładać się w jakichś kamieniach, nie wiadomo czym. Zresztą ja nie wierzę w witaminę C, która by robiła kamienie. Ja ją od ponad 25 lat stosuję w ogromnych ilościach. U mojej rodziny całej ratujemy się po 9, po 10 gram, czasami po 15. Dziennie jak jest choroba, nikt nie ma kamieni. Więc co za bzdury znów ktoś imputuje tutaj społeczeństwu. Także powiem Wam, że no, scyzoryk się otwiera w kieszeni, jak się słyszy te głupoty. Następne, mamy czosnek. Stosujmy codziennie czosnek, stosujmy cebulę, stosujmy szczypiorek, stosujmy cudowne rzeczy, które mamy po prostu z ogródka. Żaden wirus nam tutaj nie straszny, żadne głupoty, tylko straszne jest to, że nam maseczki kazali nosić. To jest masakra po prostu. Ja nie wiem, co z tym zrobić. To jeszcze dorosły to jakoś tam sobie poradzi. A te dzieci małe w szkole, to co teraz ze szkołą zrobili i z dziećmi, to jest właśnie bardzo niefajne i niekorzystne. Ja pozwolę sobie przeczytać komentarze. Dobra, o Krystyna, witaj Krystyna, zawsze jesteś wierna fanka. Fajnie, dziękuję. Chodzi o ubezwłasnowolnienie ludzi, szczepienie, zgrupowanie, a celem celem jest depopulacja narodu. Przykre, że mamy taki rząd. Tak, kochani moi, wszyscy, którzy macie dzieci, rodzice, czas po prostu coś z tym zrobić. Czas coś z tym zrobić. Siedząc na tyłku nic się nie wydarzy. Oni będą coraz więcej. Bo wiecie co, jak się palec komuś da, to nam rękę utnie. Jest takie powiedzenie, daj komuś palec, a ci rękę utnie. Także dajemy pozwolenie im wszystkim na takie rzeczy. I mimo, że są lekarze, którzy grzmią, że tak nie można, że maseczki są szkodliwe, że ten wirus to w ogóle taki, ta pandemia to jest bzdura i tak dalej, że to jest wszystko wielkie, wiecie co. To oni są przyciszani, zabiera im się papiery, oni wolą milczeć, bo to zabrane będą im dokumenty po prostu, mają sądy medyczne i tak dalej, prawa do wykonywania zawodu. Więc czego mają się narażać, tak? No i się tak uciszaj. Ale zastanawiam się, kim są lekarze, którzy nam to każą robić, nosić te maseczki. Co to są za ludzie? I dzieciom każą nosić. To oni nie wiedzą, że to jest bardzo niezdrowe. I nasze młodziutkie organizmy naszych dzieci za chwilą będą mieć grzybice, zepsute zęby, chore oczy, mózgi chore, zatoki, smarkać, uszy, bo to jest wszystko połączone. Chore uszy, stany zapalne, migdały tutaj, wszystko będą zawalone, płuca zatkane, już Wam mówiłam to wcześniej. Te zarodniki grzybów pójdą na organizm z krwiobiegiem. No kurczę, wszystkie choroby świata mogą z tego być. Naprawdę. Także dużo błonnika, kochani, dużo warzyw, owoców teraz, jak jest jeszcze lato. Ładujcie witaminy, ładujcie błonnik, żeby czyścić ten organizm, czyścić.
No i nie wiem, i czosnek chyba trzeba będzie do tej przyłbicy nosić. Każdego dnia dziecku roznieść czosnek, z czymś masz i iść do szkoły, bo czosnek ma olejki, olejki eteryczne i on zabija w powietrzu. No nie wiem, cebulę ładować dzieciom do jedzenia, czosnek, cybuchy, naprawdę jak za dawnych czasów, jak za faraona w Egipcie. Ludzie jedli czosnek i dlatego byli zdrowi, ci niewolnicy od budowania piramid. Szukajmy rozwiązań, jeżeli się nie da. Natomiast myślę, że będzie na dobrze, także tutaj jest bardzo, bardzo ważne, istotne, abyśmy coś z tym zrobili. Ja Wam jeszcze pokażę właśnie witamina D. Też układ odpornościowy budujmy. Witamina C, układ odpornościowy budujmy. Klinika myślikzdrowienia.pl. Ja mam jeszcze taki preparat, który daje Virago. Virago. To jest typowo na wirusy, cały skład na wirusy. Jak nie wiemy co na wirusy, lizyna, kochani, L-lizyna. Jest oddzielna lizyna, możemy kupić zespół. Jest tu wilka kora, lizyna, cynk i mnóstwo, mnóstwo składników, bardzo ciekawy. Koci pazur, Klow, tak, co tu jeszcze? Pałdarko jest, jeżówka purpurowa i korzeń jeżówki purpurowej, czyli mamy echinacea. Naprawdę genialny produkt. Możecie wejść, jak ktoś jest zainteresowany, żeby sobie poczekał, wejdźcie sobie na klinikamyślnikzdrowienia.pl. Wejdźcie sobie klinikamyślnikzdrowienia.pl i po prostu poczytajcie sobie na ten temat. Natomiast coś z tym trzeba zrobić, z tymi maseczkami naszych dzieci i przyłbicami, bo tak być nie może. Przecież pół roku i nam się dzieci po prostu wykończą w czymś takim. Także będą raki, grzybice, zapalenie płuc, astmy, alergie wziewne. No nie wiem, ciężko sobie to wszystko wyobrazić, jak to będzie, jeżeli ileś godzin muszą być w tych maseczkach. No tyle, to tyle z pierwszego roku szkolnego, 1 września, dnia, pierwszego dnia roku szkolnego 2020. Po prostu science fiction, kochani, science fiction, ratujmy się jak możemy. Czosnek dzieciom dawajmy do jedzenia, do gryzienia, cebuli dajmy do śniadania, te szczypiorki, a co z tego, że będzie brzydko pachnieć, ale się ochronią przed wszystkimi wirusami. Zabije to, te wyziewy to zabiją wszystko. No, jedyny sposób, czyli stare sposoby sprzed 100 lat, kochani. Do usłyszenia wszystkim. Życzę wszystkiego dobrego. Ja jeszcze popatrzę, jest 4 komentarze. Olejek z drzewa herbacianego, okej, Krystyna. Marzena, ja to wszystko stosuję u siebie i dzieci. Dokładnie tak. Także dokładnie właśnie tak, jest mnóstwo składników. Oregano, oj, to co jeszcze mówiłam wcześniej, jest świetny, bo od razu tu w jamie ustnej nam i na ślinianki działa. Wiecie co, taka grzybica to potrafi tak zakłócić pracę ślinianek, że nie będziemy mieli na przykład śliny i nie strawimy wielu posiłków, szczególnie tych węglowodanów, bo nie strawimy. To będzie tak jak po chemioterapii ludzie mają. Po chemioterapii nie mogą strawić posiłku, nie mają śliny ze względu na toksyny, zasuszenie, stany zapalne i tak dalej. Na ślinianki olejek oregano oil. Dlatego też grzybica też, jeżeli mamy tą ziewną, tak, sytuację i wilgoć i tak dalej, i chore zęby, to oregano polecam. Oregano, czosnek, cebula, cybuchy wszelkiego typu. Nie wiem co tam, imbir jeszcze, tak? Imbir i tak dalej. No, także to jest bardzo ważne. O, mamy jeszcze następny komentarz. U nas w szkole nie muszą siedzieć w maseczkach. Super, bo właśnie jeden góral przed chwilą live'a nagrał, że muszą siedzieć tam w maseczkach, zbulwersowany był. Także bardzo dobrze, no bo to jest głupota i pilnujmy tego, żeby nasze dzieci nie musiały przechodzić tego, co my dorośli i żeby nie musiały aż tak uczestniczyć w tym, w tej szopce, tak, w tej karuzeli całej, dziwacznej sytuacji po prostu. No a ponieważ zbliżają się już infekcje normalne, grypy, przeziębienia, to warto zabezpieczyć organizm. Wszystkiego dobrego Wam życzę, do usłyszenia i trzymajcie się dobrze i zdrowo. Pa, pa. No dziękuję również za wszystkie komentarze. One są bardzo, bardzo pomocne.